To był wspaniały wieczór w Centrum Działań Twórczych. W tym muzycznym projekcie panie zaprezentowały wiele emocji. Jest to projekt międzynarodowy, gdzie jedna z artystek urodziła się w Lublinie, stąd pochodzi, więc dla nas to tym bardziej wyjątkowe wydarzenie. No i 5 wspaniałych, utalentowanych, przepięknych kobiet. Grupa kobiet spotkała się w 2015 roku w Szwecji, nagrały płytę i koncertują na całym świecie. W Lublinie można było usłyszeć różne instrumenty. Bardzo dużo ciekawych instrumentów. Przede wszystkim mamy tutaj 3 osoby w ogóle ze Skandynawii, czyli jedną Norweżkę, która tutaj już zaczyna jakby całą plejadę ciekawych instrumentów, bo będzie grała na rogu kozim. To nie ostatnia muzyczna przygoda, która czeka na mieszkańców Lubina w te wakacje. 22 sierpnia zapraszamy serdecznie na dach siedziby ZOO w Lubinie i zespół The Sunnyside, czyli 3 znowu wspaniałych mężczyzn, też wybitnych muzyków, bossanowy, smooth jazzik w takim akustycznym brzmieniu. Centrum Działań Twórczych w Lubinie oferuje także wiele ciekawych zajęć. Szczegóły można znaleźć na facebookowym profilu.